Rozmawiam, bo lubię dzisiaj na Żoli Bożu, razem z Igorem Breydegantem. I mamy też Felę, która się tutaj będzie krzątać. Nie wiem, czy będzie słyszalna, ale jakby co, to te cztery łapy, które się tu kręcą to jest właśnie Fela. Tak. Igor Breydegant, scenarzysta, fotograf, pisarz, reżyser, ale dzisiaj się skupiamy na roli Aktor. autora. Aktora? Aktor też? Tak, tak. to jest. Dobrze, no to... Ale mało na razie. Mało na razie, ale jak rozumiem jest głód, żeby było więcej. Mało i największy. Miałem Czy reżyserzy nas słyszą? Mam nadzieję, że tak. Fala jest coraz bliżej, bo poczuła ciastka, ale my poczujemy teraz tak naprawdę smak kryminału. Zacznę, Igor, i obiecuję, że to będzie jedyna wycieczka osobista: od dedykacji. Zawsze tak. zaczynam książki od tego i ta wyjątkowo mi się podoba. Magdzie, Gabrysi, Kalince, Moim Mądrością. Poproszę o rozwinięcie wątku. Otóż e, żyję z, z trzema kobietami, z żoną, z dwiema córkami. Niegdyś było tak, że w ogóle żyłem jeszcze z jedną, bo miałem. Suczkę, a teraz mam psa, więc już jako troszeczkę się równowaga zrobiła. Natomiast y, żyje i jest mi z tym bardzo dobrze. To znaczy, a właściwie w miarę upływu czasu y, coraz lepiej. A ponieważ gdzieś słyszałem, że zasadniczo człowiek z wiekiem mądrzeje, więc y, obserwując to, że jest mi coraz lepiej z kobietami y, wokół, wysnułem taką hipotezę, że to one wnoszą mądrość do mojego życia. A tak naprawdę, pewnie hmm, jest taki narastający w ogóle sprzeciw wobec y, tego takiego samczego szowinistycznego świata, bo, y, bo mam wrażenie, że on po prostu bardzo dużo zła wyrządza światu i wyrządził na przestrzeni dziejów. Y, I w związku z tym, taka jest moja odpowiedź na to. A moją mądrością, każda z nich, z moich tych kobiet jest inna, diametralnie inna, natomiast w nich wszystkich jest taki fajny, ciepły, kobiecy instynkt dobroci i normalności. No i to jest ta mądrość. I taka jest też Twoja bohaterka, komisarz Agnieszka. Agnieszka, która, co bardzo mi się podoba, oprócz tego, że jest bardzo pracowita, że jest konsekwentna, że myśli logicznie, to ma też w sobie ogromną intuicję i emocje. I to, co zazwyczaj próbuje się obśmiać, mówiąc o jakichś kobiecych emocjach, jakimś rozwibrowaniu, tutaj jest atutem. Okazuje się, że siła może kryć się właśnie w intuicji i w emocjach, za którymi warto pójść. No tak, no szczególnie w tym. W takim dosyć specyficznym zawodzie, jakim jest zawód policyjnego komisarza, detektywa, czy jakkolwiek to nazwiemy, gdzie bardzo wiele musi wyniknąć z, z jakiegoś osobistego podejścia do re realności, no to ta intuicja, jest przydatna, dlatego że gdzieś w jakimś momencie logika, te jakby przesłanki, hipotezy i tak dalej takie zupełnie racjonalne się kończą, no i trzeba troszeczkę coś poczuć, żeby, żeby obrać jakiś kierunek. Kiedyś od, od policjanta zresztą słyszałem taką przy okazji jeszcze paradoksu, taką pewną może trochę kontrowersyjną. Rzecz, a mianowicie, że policjant, yy, szczególnie taki śledczy policjant zajmujący się zabójstwami i tak dalej, trochę jest Bogiem, ponieważ on w jakimś momencie decyduje, tak naprawdę, na podstawie przesłanek własnego nam myślenia, czasem intuicji, o tym, kto jest winny, i właściwie jego decyzja jest wiążąca, bo później. Znaczy, chcemy myśleć, że to sąd, czy coś decyduje. No, oczywiście, sąd jest później i wszystko się odbywa po Bożemu, natomiast y, dowody i tak dalej, no, one są dostarczane przez, przez tych policjantów. I teraz, jeśli on ma być Bogiem, to ja bym wolał, żeby Bóg był kobietą. To przedstawmy jeszcze pozostałych bohaterów tej książki. Ona jest bardzo ciekawie skonstruowana. Ja dzisiaj myślę, że będę się musiała gryźć w język, żeby nie zaspoilerować za dużo. Więc wystawię auto, autora, który będzie wiedział ile może zdradzić, ile nie. Czyli mamy komisarz Agnieszkę Polkowską. Mamy też cały zespół, który za nią stoi. No ale przedstawmy jeszcze pana, na przykład Marcina Dorocińskiego widziałam w roli Sławomira Wolskiego, który się tam mhm. pojawia. Mhm. Kim jest Sławomir Wolski? No, tak na początku. Na początku, no taką bardzo. Jest narcyzem, prawda? No tak, tak, niewątpliwie, ale jednocześnie w, w oczach jakby świata i otoczenia, przez takie go też można obserwować, jest takim bardzo poprawnym, rozwijającym się biznesowo i kulturalnym panem należącym jakoś tam do wyższych sfer. No rozsiewa woń gdzieś... paczuli, kiedy przychodzi przez ulicę. Tak, owszem, no bo jest też gdzieś jakoś taki specyficznie męski właśnie. No i cóż, no, czyli tak, czyli jest właściwie bardzo uszyty na miarę, grzeczny, sympatyczny. Może oprócz takich krótkich jakichś momentów, kiedy właśnie przeziera przez niego ta druga strona. Na druga strona jest potwornie mroczna. No. Ja mam w ogóle coś takiego, właśnie intuicyjnie, czy jakoś od zawsze najbardziej obawiam się ludzi, którzy prezentują się w sposób taki najbardziej poprawnie uszyty. To, to znaczy, jeżeli ktoś ma w sobie jakąś taką ekstrawagancję i coś dziwnego, jakąś słabość, łomność czy coś, czy nawet jest dziwny w pożyciu, to ja się go nie boję. Ja się boję tych, yy, znaczy w ogóle się przesadnie nie boję, ale jeśli już, no to tych ludzi, którzy są właśnie tacy pięknie uszyć. Bardzo chciałam podziękować za koncepcję tego, że bałagan na zewnątrz bardzo często może oznaczać poukładanie w głowie. Od tej pory mam argument. Dla tych wszystkich, którzy mówią, jezukie, ty jesteś bełagania, cały czas wszystko zapominasz i wszystko gdzieś fruwa. Porządek w głowie bałagan na zewnątrz. Dzięki. Tak, tak. tak. To jest to zasada, tylko że ja ją odkryłem z odwrotnego, jakby z zupełnie perspektywy, a mianowicie ja strasznie wszystko wokół się porządkuję, bo w głowie mojej często panuje wielki chaos, więc próbuję się bronić porządkiem na zewnątrz, bo tam w środku. Jest mi ciężko zapanować nad wruwającymi myślami. To teraz powiedzmy trochę, ilu wątków dotyka ta książka? Chociaż ja jeszcze się skupię na konstrukcji. Powiesz mi tyle, na ile możesz odpowiedzieć, bo przyzwyczajamy się do klasycznej konstrukcji kryminału. Jest zbrodnia, czytelnik tak naprawdę jest razem z policjantami, czyli mm -hmm. szuka tego sprawcy. Tutaj jest trochę inaczej. Tak, jest inaczej i to dość szybko można to powiedzieć, bo. To się dość szybko rzecz ujawnia, nie jest to żaden y, sekret, akurat w tej historii. A mianowicie, wiemy, y, kto y, jest zabójcą, już o nim przed chwilą mówiliśmy. Y, wiemy, kto będzie go ścigał. No i poznajemy jeszcze trzecią bohaterkę, młodą dziewczynę, taką troszkę pogubioną, szukającą swojej drogi, y, y, że tak powiem, z, trochę z głową w chmurach. Która dość szybko się domyślamy, a właśnie dostajemy taką po prostu informację, szykuje się na kolejną ofiarę naszego, naszego połkana, danego Sławomira. No i teraz rzecz nie jest w tym, kto zabił, tylko czy zabije znowu. E, właśnie, no i mnie się udało tak przez grotę i książki tego nie wiedzieć. No teraz już wiem, ale nie powiem. Ja też nie powiem. Zastanawiałam się, kiedy śledziłam historię mm, Słowomira, czy Igor Brejdygant gotuje. Pamiętam, że kiedyś z Kasią Puzyńską rozmawiałam o tym, że jedna z jej bohaterek piekła obłędne ciasta i podobno to był najszczęśliwszy okres jej małżeństwie, ponieważ mąż był zachwycony, bo zaczęła zgłębiać przepisy dotyczące pieczenia ciastek. Więc zastanawiałam się, czy Igor Brejdygant robi sushi w domu, bo tam no nie dość, że gotuje, się gotuje, To właśnie tak, ja jestem super specjalistą od sushi, oczywiście, że tak. I nie tylko jestem super specem od sushi, ale też bohater e, mój negatywny, e, niewątpliwie negatywny jednak, Persaldo, e, urodził się tego samego dnia co ja. Więc e, tak e, się zaczynam rzeczyma. się obawiać, odsuwam się na tym krześle. <laughs> nie, 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 nic, nic podobnego. Ja, e, to też jest ciekawe, no bo e, główną bohaterką uczyniłem kobietę. Staram się być z nią czy jakoś tam y, się z nią identyfikować. Ale jednak ja jestem mężczyzną i pewnej granicy nie przekroczę. W związku z tym opowiadam o niej, ale nią nie jestem. A kimś muszę być w tej powieści. No więc zostało mi niewiele do wyboru. Druga bohaterka też jest kobietą, młodą, więc mam tylko jednego faceta do dyspozycji. To no ale aspirant porówiec zawsze mógłby być. No mógłby być aspirant porówiec. Nie, 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 ja nie mam żadnej. Ja nie mam nic wspólnego z tym facetem, naprawdę. Oprócz daty urodzenia i tego, że, że robimy sushi, to jest mm, diametralnie. Ja nawet czasem, no bo to jest psychopata oczywiście, ja nawet trochę czasem zazdroszczę psychopatom. Ponieważ psychopaci to nie tylko są seryjni mordercy i, i ludzie, którzy wyrządzają takie zło oczywiste, ale to często są też ludzie, którzy robią świetne kariery doskonale sobie w ogóle robią radzą w korporacjach w życiu. Sobie, świetnie radzą. Świetnie sobie radzą w korporacjach, na wysokich stanowiskach, w polityce i tak dalej. No bo po prostu. Są pozbawieni skrupułów i idą po swoje, jakby bez tego całego jakiegoś niepotrzebnego. Po co komu empatię? Właśnie, i tam inne te, jakieś przeszkody na drodze do. Na półce u Agnieszki jest mądrość psychopatów książka. Rozumiem, że tak, byłeś tak, też tak. już, przestudiowałeś tę pozycję. Tak, tak. byłem troszkę pod wpływem, jestem zresztą nadal, no tak, tak. Pod Ale... książki. Ale to mi dało jakby tylko taką pewność wobec własnych obserwacji. To ja, ja psychopatów dosyć szybko, że tak powiem, rozkminiam. Jest jeszcze jedna charakterystyczna przypadłość często towarzysząca psychopatom, choć to nie jest jednoznacznie określone tylko dla psychopatów, są bardzo mili, uroczy i uwodzicielscy to porozmawiamy jeszcze o snach, bo te sny też są bardzo istotne. Ja bardzo często po kryminałach, ewentualnie po wersjach filmowych, mam problemy z zaśnięciem albo toczy się kolejna akcja w głowie. Jak ważne są dla ciebie sny? Bo tam dla mnie to jest ważny wątek tego, że czasami podświadomość naprawdę, ja w to wierzę, można się z tego podśmiewywać lub nie, podpowiada pewne rozwiązania. Pytanie, na ile jesteś czujny i słuchasz tego, co no, gdzieś podświadomości mówi. Nie mam cienia wątpliwości co do tego, że Podsuwa rozwiązania i Myślę, że współczesna nauka by się ze mną w tej sprawie zgodziła. No, sny to jest rozmowa z podświadomością. No, podświadomość ma nam bardzo dużo do powiedzenia, tylko jakby nie ma problem z tym, żeby się przebić. No, więc sny to jest ten, ten moment, ten kanał dostępu, że tak powiem. To jedno, ale ja bym nawet poszedł dalej, bo sny bywałem prorocze, a to już jest, tu by się nauka już ze mną nie zgodziła, ale ja czasem wychodzę poza obręb też, tak powiem, teorii oświeceniowych. Słowem, coś jest na rzeczy, że gada do nas w ogóle energia świata, to nie tylko, że my sami do siebie gadamy z świadomości czy skądkolwiek. Jest jakiś kontakt taki inny też. Kiedy się czyta tę książkę, to ona jest niepokojąco aktualna. W niektórych wypowiedziach bohaterów można odnaleźć tych, którzy pojawiają się w głównych wydaniach. O, ja nie powiem wiadomości, tylko informacji, bo <laughs> to też zabrzmi już teraz, tak, dwuznacznie. No i bardzo ciekawy wątek dotyczący religijności. Tam dzielisz <laughs> religijność na religijność myślącą, bo ofiary, które są. W polu zainteresowania naszego Sławomira to są takie niewinne istoty, które naprawdę są zainteresowane religijnością, szukają poczucia sensu i to myślę jest akurat uniwersalne dla wszystkich, że potrzebujemy mieć takie poczucie, że to wszystko ma jakiś głębszy sens. I też za tymi dziewczynami stoi taka bardzo głęboka potrzeba bycia zauważonym. Nie tylko na zasadzie piękna, ładna dziewczyna, tylko tego, że jestem dla kogoś ważny, ważna. Zauważonym, zaakceptowanym. Ten. Oczywiście, że tak. No tak, no ja w ogóle jestem osobą religijną i jakoś tam niewątpliwie. No. Znaczy nie, no jestem chrześcijaninem, no, mógłbym mówić, że agnostykiem, ale chyba jestem wciąż jakby z Chrystusem i najbardziej po drodze. Strasznie mi daleko natomiast, coraz dalej z, z, z Kościołem jako takim i z wykładnią. Ponieważ widzę tak nieprawdopodobne manipulanstwo w tym. No i teraz y, to nawet nie jest y, jakby dychtomia między my, y, religijnością myślącą, a religijnością niemyślącą, czyli taką bierną jakąś coś, tylko to jest pomiędzy religijnością prawdziwą, a religijnością używaną jako narzędzie po prostu do manipulowania, sterowania ludźmi i do robienia złych rzeczy, no mm -hmm. po prostu. No, re religia jako instrument manipulacji. A dziewczyny szukają po prostu tak, no, są młode i szukają, szukają w religii, no bo gdzie indziej? No, jeżeli w ogóle ktoś szuka, bo jeszcze jest ogromna rzesza ludzi, którzy niczego nie szukają, mam wrażenie. Ale te dziewczyny akurat szukają, no i, i szukają w religii. Mówisz o tym, że ta religia manipuluje wbijając człowieka w poczucie winy, a takiego człowieka w poczuciu winy bardzo łatwo przestawiać sterować nim. No tak, tak. No to jest, to jest zresztą różnica między, że tak powiem, rzymskim katolicyzmem a, a protestantyzmem, który jest taki no, gdzieś chyba uczciwszy trochę Przepraszam, no bo jestem rzymskim katolikiem i no cóż, no, ale takie są moje obserwacje. Tam nie ma sakramentu spowiedzi u protestantów, tak? a tutaj możemy rzeczywiście w jakiś sposób kupczyć odpuszczeniem win. Więc, a człowiek, generalnie, jeżeli ma sumienie, no to się boryka, i po prostu my mu darowujemy, a on za to przychodzi do nas. No to, to jest na dużo dłuższą rozmowę. Szac nie jest o tym, ale tego dotyka rzeczywiście też. Poszacie, też zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak wiele śladów wirtualnych zostawiam w sieci. Zastanawiam się, na ile Ty musiałeś zgłębić temat, no bo okazuje się, że w zasadzie cokolwiek nie robimy, nawet drobnostki, to taki profiler, gdyby usiadł i przestudiował wszystkie wpisy na Facebooku, Instagramie i całej reszcie, miałby w zasadzie i adres, i bardzo no, jasny tak. obraz naszej rodziny, bliskich, wszystkiego. Tak, tak, to jest. Y to jest dosyć niepokojące. Co prawda ja sobie tak myślę, że seryjny zabójca, a o takim mówimy tutaj w książce, to on by się do nas dobrał tak czy owak w jakiś taki czy inny sposób. Natomiast Inni przestępcy, tacy mniej poważni, tudzież służby, które też mogą mieć różne intencje, tudzież ci, którzy chcą nam coś sprzedać, no wiedzą o nas w 5 sekund właściwie wszystko w tej chwili. No to jest troszkę przerażające, no ale co, co zrobić? Kłopot no, polega na tym, że my też bardzo z tego korzystamy, no bo to najprostszym przykładem jest to, że patrzymy, czy są korki. Jadąc po mieście w Google Maps i patrzymy na to dzięki temu, że dajemy się obserwować. No, krótko mówiąc, jeśli tworzymy korek, to, to nas widać w tym korku i ktoś inny go widzi. No, to jest jest cena za wiadomości, które się dostaje. Tak. O układ. Ten układ akurat w książce Szać można obserwować na wielu różnych płaszczyznach. Na przykład relacja Sławomira z, z jego żoną, tutaj Marietę Żukowską, jakoś zobaczyłam podczas <laughs> czytania. Taki układ, który piszesz w taki mocny sposób, że to jest kobieta, która bardzo szybko zorientowała się, że nie jest kochana, ale uznała, że widać tak ma być. Patrzymy na takich ludzi, którzy w pewnym sensie zgadzają się na jakąś taką byle jakość, tyle tylko, że nie są w stanie jej udźwignąć na trzeźwo, bo albo mamy tam alkohol, albo substancje psychoaktywne, bez mm -hmm. których już nie ma funkcjonowania, nie ma zaufania do samego siebie bez leków czy bez innego wsparcia. Tak, znaczy... Akurat Sławomir nie potrzebuje nic, żeby sobie y, radzić z byle jakością czy z, z, z cynicznością, układu, w którym trochę. funkcjonuje, bo ona mu w ogóle nie przeszkadza, to jakby on jej używa. Tak. Natomiast już jego otoczenie, no tak, no, obserwuje w życiu takie ewidentne układy różne, zawierane między nie wiem, wojgiem ludzi, czy jakimiś szerszymi grupami, no, gdzie jest ten taki kompromis emocjonalny tak daleko zaprowadzony, że i teraz pytanie, no, jeżeli to jest układ między psychopatami, to nikt nie będzie miał żadnego problemu. Natomiast jeżeli w tym zafunkcjonuje osoba jakoś z sumieniem, a żyje nadzieją, że ciągle jest nas więcej, takich jednak ludzi, no to, to ma problem, bo, bo jakby organizm, yy, się tak wyrażę, sumienie nie, nie pozwala na dłuższą metę, trzeba to zagłuszać. Nie? Pojawiają się też tematy bardzo gorące, typu uchodźcy. Pokazujesz absurdy tego, jak można nakręcać spirale strachu. To są ludzie odporni na jakiekolwiek argumenty. Nie widzą swojej śmieszności, będą brnąć do upadłego. I inność to jest coś, czego się po prostu boją, ale paradoks polega na tym, że nie tej inności nie chcą poznać, więc wymyślają konstrukcje i dopasowują rzeczywistość do własnego wyobrażenia. Błędne koło to jest no, błędne koło homogenii. Może boimy się innego, więc nie wpuścimy, więc nigdy się nie oswoimy, więc zawsze będziemy się bać innego. To jest droga oczywiście do nikąd. No tak, tylko tutaj y, znów ja bardziej szanuję ludzi, którzy się rzeczywiście boją innego, bo jakby ich rozumiem, też się różnych rzeczy boję. Nie jest, nie jest, nie jest to akurat inny, ale czegoś tam boję się, y, więc rozumiem lęk innych. Że się boją inności, innego koloru skóry, czy tam innej religii, czy czegokolwiek, ale największy problem mam właśnie z manipulowaniem tym, jakby strachem, to znaczy i z podrzeganiem do niego i z podrzeganiem, bo jak wiadomo, wiem to choćby po swoim własnym psie yy, i, i, i po sobie, że jakby lęk najlepiej się odreagowuje yy, agresją. No. I teraz y, ja po prostu strasznie nie lubię cynizmu i manipulanstwa. Y, to są takie rzeczy, dwie, które mnie y, najbardziej odrzucają. To znaczy, jeżeli widzę nawet dziwne cechy u ludzi, ale ja widzę, że one są szczere, i jakby no, czy ktoś się z tym boryka, nie, nie mam z tym wielkiego problemu. Jak widzę, że ktoś tego używa dla osiągnięcia jakichś swoich celów, to mnie to przeraża, bo, a wręcz bym powiedział teraz jakieś słowo, które trzeba by wypikać. Skoro mówisz już o tym manipulowaniu, to też pokazujesz, jak można dla, do swoich celów e, wykorzystać media, które z jednej strony, jeżeli są niezależne, jeżeli ludzie, którzy w nich pracują, mają sumienie i kręgosłup, to mogą powiedzieć jasno, tak, jesteśmy czwartą władzą, reagujemy i zmieniamy, ale mogą też być wmanipulowane, wciągnięte. E, to mogą być historie ludzi, którzy podają się za dziennikarzy, ale na przykład tworzą portale narodowościowe, no. gdzie mamy Polskę dla Polaków, i pokazujesz, że, że to wcale nie jest tak trudne do osiągnięcia no tak, teraz. No. No. W ogóle jest takie straszne zjawisko na świecie, że w podaży jakby komunikacji nastąpiło jakiś, tak powiem, masa krytyczna została przekroczona i ludzie się na tyle zagubili, że w pewnym momencie wmówienie im, że wszystko, co otrzymują z tak zwanego mainstreamu, Czyli z jakichś normalnych, w miarę mediów, to jest kłamstwo, które ma ich zmanipulować, i że jedyna prawda może do nich przyjść z internetu, gdzie tak naprawdę najłatwiej się wszystkim manipuluje, ponieważ nie jest się w żaden sposób zweryfikowanym przez nic. Bo, Przecież Bauman pisał o tym słynnym zjawisku, też i w ogóle hasło postprawda, które no zostało tak, znane no za najpopularniejsze, tak, tak. że tak naprawdę dostajemy te informacje, które mają potwierdzić nasz światopogląd. No tak, tak i teraz, jeżeli rzeczywiście jesteśmy wylęknieni z takich czy innych powodów, no to pożywkę dla tego y, nam zawsze zorganizują i no i potem nas poprowadzą w tę stronę, w którą będą chcieli. No. i właśnie to. Jest bardzo taki przebiegły plan polegający na tym, że nam wmówiono, że wszyscy kłamią, po czym jakby okłamuje się nas. Ci sami, co nam to wmówili, okłamują nas w sposób najgorszy, ponieważ wiodący nas ku z mrocznej stronie. No. No tak. To, co jest dla mnie najbardziej przerażające, skoro mówimy o mrocznej stronie, że to zło jest bardzo niewinne. Bo Słowomir na początku, tak jak mówisz, on nie jest potworem. Tylko takie zło, które napisałeś takie zdanie, że jest trochę jak choroba zakaźna. Ona się pojawia nagle i w zasadzie nie ma szczepionek uodparniających. No nie ma, nie ma szczepionek. To niestety chwilę mi się obawiam, że, że tak jest, jakby patrząc wstecz, no nie chcę być też jakimś posłańcem złych nowin albo pro, pro, jakąś prorokiem mrocznego zakończenia, ale. Czasem się boję, że to jak akurat z ludzkością jest tak, że ona musi po prostu to przechorować i to jakby, że tak powiem, może być dla niej bardzo kosztowne i bolesne, jak już się zakazi porządnie, a, a jest zakażana no, w sposób tak cyniczny, że aż przerażające to jest, no. Tutaj też mamy walkę o dominację, walkę dotyczącą ego i mam wrażenie, że nasza Agnieszka Polkowska musi podwójnie się mierzyć z tym właśnie, dlatego że jest kobietą. No tak, tak, tak. Nawet jeżeli ma twarde argumenty, to są tacy, którzy są impregnowani na argumenty w męskim świecie. Wydaje mi się, że też w ogóle to jest jakaś taka, to co się teraz dzieje, czym, czy, co, co ja obserwuję wokół nas w Polsce, bo tu mieszkam bardzo, ale nie tylko. No. W Ameryce, w różnych miejscach świata. To jest jakaś taka dziwna kontrrewolucja mężczyzn w ogóle, którzy jakby trochę właśnie te role, które określają, zaczęli tracić, które mieli określone przez setki, tysiące lat, i to się zaczęło chwiać, jakby w związku z tym oni reagują. Oni, no sam jestem, no po, Trumpa wybrał yy, średnio zamożny biały mężczyzna z środkowej Ameryki, który... Sporo kobiet też głosowało, to jest przerażające. No tak, ale to jest jakaś taka y -y. figura, nie wiem, jakiś syndrom sztokholmski czy coś takiego, natomiast yy, no, faceci, kontrrewolucja facetów, którzy po prostu siedzieli na kanapach i, i pili browar i rządzili światem stamtąd, nic nie robiąc. I teraz trochę po prostu się zaczął grunt wysuwać spod nóg no, w tym liberalnym świecie, gdzie kobieta zyskuje na znaczeniu, bo do cholery wreszcie powinna, no to po prostu nie wiadomo co robić. No. Czy w Twoim domu dziewczyny są pierwszymi recenzentkami, czy nie? Bo obserwuję na Facebooku na przykład Twoją córkę i to jest strasznie fajne uczucie, kiedy widzę jak kobieta, dziewczyna, młoda dziewczyna, młoda kobieta jest dumna ze swojego ojca. To też pokazuje waszą relację, ale czy też są w rolach recenzentek, no, czy nie? No są, bo to są trzy różne mądrości. Tak. Więc Gabrysia, moja kochana, o której mówisz, tak, przeczytała natychmiast jak tylko dostała, musiałem wysłać jej do Paryża książkę, bo tam jest. No to przeczytała ją w dwa dni i napisała mi tą bardzo fajną recenzję. Kalinka, ja czasem sobie żartuję, to jest moja młodsza córka, 15 lat, 14 ma, to ja sobie czasem żartuję, że ja w ogóle piszę, moją główną motywacją jest, bo ona czyta moje książki. Poza tym nie bardzo czyta, i prób... choć próbujemy ją za wszelką cenę, ale moje przynajmniej czyta, więc ja muszę napisać jak najwięcej i jak najmądrzej, bo ona to przeczyta. Robisz cztery książki rocznie teraz? Tak, tak. Jest, to jest jakby bardzo taki ważny uh, motyw dla mojego pisania. Natomiast Magda, czyli żona moja, się boi przeczytać szać, ponieważ ona bardzo bezpośrednio traktuje to, co, to, co czyta, ogląda i tak dalej. Wchodzi w, z tym w taki mocny kontakt, no, a wie, o czym to jest. I na razie się waha. No. Aczkolwiek, no, pewnie przeczyta w końcu. No. Ale wiesz, co jest dla mnie ciekawe, że zazwyczaj, kiedy się spotkam z osobami, które piszą kryminały, to zauważyłam jedną wspólną cechę: ogromny spokój, być może pozorny, tak jak powiedziałeś, i taki spokój, nawet powiedziałabym, lekkie wycofanie, a w środku to, co się dzieje w książkach, ty sypiasz, słuchaj, bo ja, tak jak mówiłam, ja mam czasami mroczne sny po kryminałach, więc się boję. Poszladzie jeszcze się nie pojawiło, ale z naciskiem na jeszcze, bo one potrafią z opóźnieniem przychodzić. To jak ty sypiasz? I czy to jest też taki moment, że ty, ty właśnie taką mroczną <laughs> stronę i szerokie takie fantazje dotyczące tej mrocznej strony świata możesz sobie po prostu popisać, może to jest uzdrawiające. Może, może tak ja swoją być. frustrację też teraz skryminał zamieniła. Może tak być. No na pewno jest troszkę pisanie jest uzdrawiające to bez dwóch, bez dwóch zdań ma działanie terapeutyczne. Jak ja sypiam? Ja sypiam dziwnie, dość ciężko mi się zasypia, potem ja nie bardzo pamiętam swoje sny zresztą, natomiast zdaje się, że dzieją się jakieś czasem chorendalne rzeczy, bo... Budzi mnie Magda przerażona, bo ja próbuję na kogoś krzyczeć, szarpie się, toczy jakieś straszne walki. Może jakby świadomość, żeby nie wpędzić mnie, że tak powiem, do zakładu psychiatrycznego, to na wszelki wypadek woli nie pamiętać tego, co tam się działo. No w każdym razie coś się dzieje, bo ja wchodzę w jakieś fatalne relacje właśnie z, z różnymi tam jakimiś ludźmi jesteś. Widziałam dzisiaj na Instagramie e, rewolwer na twoim komputerze, no i tak naprawdę zapowiedź tego, że powstaje druga część szadzi. E, jak w ogóle wygląda twój rytm dnia? Bo zastanawiam się, e, zawsze jestem pełna podziwu dla tych, którzy są w stanie właśnie zamknąć taki projekt jak książka, coś, czego się nie robi w tydzień, w dwa, w miesiąc, tylko jest to bardzo mocno w czasie rozciągnięte, to ty masz jakąś dyscyplinę, czy faktycznie, nie wiem, rytm dzienny, rytm nocny, kiedy ci się najlepiej pisze? No mam dyscyplinę taką, że jak piszę już rzeczywiście to no minimum pięć, a jak bardziej się spieszę, to dziesięć tysięcy znaków muszę postawić. Ja to rzeczywiście sprawdzam, ile już ich poszło do tak Aż głupio mówić, no bo to się wydaje, że to się tak pisze, że i ta myśl ciągnie i tak dalej. No oczywiście ona jakoś tam ciągnie, ale to jest jednak no taka górnicza dosyć praca, górnictwo mózgiem, tak bym to określił. <grym, grym>, Tego tak jeszcze nie słyszałam, zapisuję. Praca tak. pisarza to górnictwo mózgiem. I, no i czy po prostu się urabia ten kawałek, te wagoniki wyjeżdżają. To i... ile trwa taka szechta? Myślowość. No dziennie w sensie no. Z, no z pięć godzin ja piszę, ale, ale pory są różne. To jak, bo ja mam taki ciekawy, kiedyś strasznie utyskiwałem na to, ja mam mnóstwo przeszkadzajek, bo ja piszę w domu, wszyscy się kręcą, ktoś do mnie mówi. Lucjan szczeka, czeka, dziecko przychodzi ze szkoły, tam drugie dzwoni, coś i to, że to takie fatalne. Ale się potem okazało, że ja po prostu chyba mam taką naturę, że te, jakby te warunki, no nie wiem jak to jest. No, czy te warunki, ja się musiałem do nich przystosować, więc jakoś już się przyzwyczaiłem, czy od zawsze mi takie były potrzebne. Taka zupełna cisza i. I nic y, zdaje się, że przeszkadzałaby mi w skupieniu, już w tej chwili, krótko mówiąc. No, szychta tak jest, jest parogodzinna. Chaos jest porządkiem, którego nie rozumiemy, Henry Miller. Tak. Zresztą chyba z twojego paradoksu tak, tak, to było, jest prawda? Te że... słowa mi się przypomniały, jak wylądowałam w Kolombo na Sri Lance. Wiesz, nie wiem <laughs> dlaczego, ale miałam po prostu takie pom, twoja książka i, i, i ten porządek uliczny, przynajmniej, którego nie rozumiałam. Tak, tak, Słuchaj, tak. próby zaklinania rzeczywistości w, w Szadzi Są, tak, żeby była jak najprostsza do zinterpretowania. To jest mechanizm działania wielu policjantów. Żeby jak najszybciej wyjść z pracy, ale mm -hmm. pomyślałam, że to też jest bardzo uniwersalne dla nas, że jeżeli mamy jakiś problem, to mało osób ma w sobie zacięcie, żeby sprawdzać każdą hipotezę, tylko korci nas do tego, żeby wyszukiwać jak najłatwiejsze rozwiązania, żeby się no. za bardzo nie wysilić. Być może tym samym się kogoś krzywdzi, ale chodzi o komfort własny. No komfort własny i żeby się nie, nie przepracować, no, to znaczy. Żeby... No szczególnie jeżeli to się pewnie robi zawodowo, i, no bo taki detektyw hobbysta, no to teraz pisałem serial o takich, się nazywał Ultrafiolet, mm -hmm. detektywi hobbyści z internetu, no to oni nie, no bo to jakby hobby jest czymś, w co często się dużo bardziej angażujemy emocjonalnie niż w pracę. No natomiast policjant rutyniarz, który przychodzi od do... No może być różny. No. Prokurator niewiński, dla którego praca jest złem koniecznym w no swojej tak, książce. No tak, 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 tak. I pewnie i, i wielu no, po prostu przychodzą do roboty, a potem idą do domu i teraz, no tam jest jeszcze bardzo ważne w policji są te wyniki, no więc jakoś szybko sprawca ujęty, skazany, no żeby jakby to się wszystko wydarzyło. Zwariowałoby się chyba za biurkiem w policji, co? No, za biurkiem zwariował, ale no, tacy policjanci śledczy, no to ciężka jest zresztą potwornie robota z różnych myślę względów. Kilku poznałem. Mam też w rodzinie, no, no strasznie ciężka praca, no ale ona już jest, już jest ciekawsza no, za biurkiem, zwariował. A ci Natomiast, z rodziny jak oni komentują twoje książki? Na ile ten obraz, który pokazujesz, oni się kłócą z tym czy nie? Bo z rodziny yy, to jest, nie wiem, jak to. Jak to się nazywa? To jest taki mój, jakby oddalony szwagier, bo to jest mąż siostry ciotecznej. Oddalony szwagier, to oddalony jest dobra szwagier. definicja. No i on troszeczkę, ja z nim rozmawiałem przed czy w trakcie pisania, teraz wysłałem niedawno, właśnie do, do siostry ciotecznej książkę i się boję no, bo czy tam nie jakby nie nawaliłem jakiś tych bobów takich merytorycznie policyjnych no okaże się czekam właśnie na recenzję która jest dla mnie bardzo ważna no bo to no bo jednak y, zależy mi na tym, żeby pisać prawdę, no, też taką z rzeczywistością, która ma styczność. I składasz te postacie z takich detali. Ja na przykład bardzo się cieszę, że komisarz Polkowską wyposażyłeś w Saba. Byłam nawet niedawno na zjeździe Stowarzyszenia Sabów Polska, mogę cię poznać i faktycznie to mruczenie silnika w Sabie jest fenomenalne i ono no, ja pasuje jest, do tej jest, jej jest. takiej kobiecości, która niczego nie musi udowadniać, bo to jest dwunastoletni samochód, ale to jest samochód, który ma dłuższej klasy. No, <słysza> też taką przypadłość, ponieważ ja jestem absolutnym, Aha, bo lepiej chyba czy my możemy mówić, marki i tak dalej. Możemy. Możemy. Jestem absolutnym fanem BMW od zawsze. Natomiast jeśli. Takiego używam... prezydenckiego? Takiego prezydenta, zwróć uwagę i zresztą w, to w serialach, w czymkolwiek, jeżeli się pojawia BMW, to jest. Z... albo mafia, albo prezydent. Tak, z negatywnym jakimś sko skojarzeniem. Nie wiem dlaczego ja sobie to robię naprawdę. No bo z drugiej strony, i dlaczego ja to robię BMW, który jest jakby jednym z lepszych samochodów na świecie? Trochę się tak przyjęło te Marki. Te Marki mają pewną identyfikację. No. Nie wiem, Subaru, jest dla takich młodych, niezależnych właśnie, co to nie wsiedli do BMW, bo BMW dla, dla bandytów. A ja przekornie BMW że od 15 lat i raczej się nie przesiądę samochodem, który ma tą. Się czyta czasem, jak czytam, zaczynam czytać taki artykuł: Mężczyzna skopał staruszkę to wiem już, że w trzecim zdaniu będziesz to był kierowca BMW, nie wiem, dlaczego to się tak jest jakieś, takie Uciekam z tych stereotypów, słuchaj, <noise> bo może byś jeszcze dostał kiedyś rolę, wiesz, był taki projekt niedawno, BMW droga do mistrzostwa, fantastyczne zresztą dokumenty, który no. robił Bartek Konopka o Gajosie, o Korze i tak dalej, więc słuchaj, musimy dobre konotacje teraz połączyć z tą marką. Nie, no ja mam wyłącznie dobrą konotację, ja jeżdżę BMW, no więc to już, przepraszam. To już mówi sama za siebie. Tak. Słuchaj, to porozmawiajmy jeszcze o tym, czy ty widzisz, no bo jesteś scenarzystą, więc musisz widzieć też konkretnych aktorów, tych, których już znamy wszyscy. A może w ogóle wybierasz spośród znajomych, bliskich, kto mógłby być Agnieszką Polkowską, kto mógłby być Sławomirem. Tak jak ci powiedziałam, ja Dorocińskiego tutaj takiego prostoposiłowni mhm. z takimi psychopatycznymi zacięciami myślę, że on by dał radę. No tak, no było takie skojarzenie, bardziej jeszcze wprost, czyli Woronowicz, no ale to już takie oczywista oczywistość. Ale nie, ja pomimo, że to w ogóle w mojej głowie jako scenariusz, zresztą trochę pewnie to widać i w powieści funkcjonowało kiedyś, no nadal w ogóle ja mam taki sposób widzenia świata, aktorami nie obsadzam. E, nie wiem, to znaczy, że na przykład w paradoksie mnie kiedyś zapytano, czy ja widziałem Bogusia w roli. E, to już nawet chyba kiedyś opowiadałem, że nie, że nie widziałem w roli Bogusia, tylko widziałem siebie. Tylko trochę kilka lat starszego. Po czym się chwilę zastanowiłem, ale z drugiej strony ja zawsze ciąć Bogusiem, No więc w związku z tym tak. De facto widziałem Bogusia, ale tak Bogusz z, z Tak, bo krypto y, był w tym w kaszowskim y, był schowany. Nie, nie, nie myślałem, nie myślałem aktorami i aktorkami. No Później ktoś mnie już pytał, no to się zastan zastanawiałem, kto. Mógł, czy popłaska, Popławska. Bo to taki wiek, no taki mniej więcej. Ale nie wiem. Nie wiem. Myślałeś o Magdzie Popławskiej, tak? Tak, tak. Marcin, Marcin, Lepsz, Marcin Lepszy od, od, od Woronowicza. Wo, od Niewątpliwie, no bo mniej oczywisty i taki raczej mm -hmm. pozytywnie kojarzony. Więc mógłby... No coś bym, w każdym razie jak obsadzał, to trochę o re, o no coś bym właśnie na odwrót próbował. Bo to też dla aktora jest wtedy, więcej da z siebie aktor taki obsadzony w poprzek. No bo a to aktor... się bardzo rzadko robi w Polsce, prawda? No owszem, jest taka w Polsce schematyzacja, jakby ten, to aha, do tego to będzie ten, a tam… Może, żeby widzowi nie utrudniać, żeby jakby od razu już widz wszystko miał czarno na białym, kto jest kto, bo ten zawsze gra złych, ten tamtych, złych albo księży, apropos. <grymne> to teraz jeszcze na koniec po, powiedz trochę o powtarzalności losu, bo ten wątek ja też jest... Ja uwielbiam aktora Wolonowicza na scenie i w ogóle naprawdę to jest doskonały... To jest w ogóle wy... fajny człowiek. No, no świetny człowiek, jak świetny aktor, też komediowy, po prostu taki, że można pędz ze śmiechu, no, ale tak jakoś... Jest obsadzany. No. Ale bardzo się cieszę, że mu została ta skromność i otwartość do ludzi. Że on się nie zmienia, mam wrażenie. W ogóle, w ogóle się nie, nie, nie zmienia, jest, jest super człowiekiem. I po raz kolejny, w paradoksie też w sumie pojawiają się takie wątki powtarzalność losu. Na ile wchodzimy w buty naszych rodziców, na ile na nasze decyzje wpływa otoczenie, środowisko, na ile wchodzimy w te same kolejny. Ten wątek też tutaj jest dość mocny. No tak. No. No Hellinger, no, to jest jakby przecież my niesiemy jakieś takie po prostu gotowe schematy. No. Można czasem wyskoczyć, a nawet zalecałbym, no bo tak, to, to jest po prostu taka trochę w koło Macieju historia, że właśnie powtarzamy no, takie najdziwniejszym powtórzeniem na przykład są jest alkoholizm u dzieci alkoholików. No. Które nie znoszą w dzieciństwie tej sytuacji, po prostu jest to najgorsze, co są w sobie w stanie wyobrazić. Po czym y, robią dokładnie to samo. No to, to jest fascynujące i przerażające. A na mniej przerażającą skalę, tak, powtarzamy, powtarzamy schemat. Y, y, komisarz Polkowska wyłamała się ze schematu w jakimś sensie.

Słuchaj, a ty robiłeś dokładny research, jeżeli chodzi o geograficzne położenie tej historii. Ona w zasadzie się zmienia, bo tam jest dużo przystanków, ale i góry Sowie, i jesteśmy nad morzem, no i te szerokości geograficzne, przypomniałeś mi zajęcia z geografii, trzeba bardzo precyzyjnie wszystko wyliczyć i sprawdzić. Tak. Łaziłeś po tych jaskiniach, byłeś nad morzem. Znaczy, tak się składa, że większość tych miejsc ja, ja znam rzeczywiście z jakichś swoich takich peregrynacji, ale nie na potrzeby tej książki, tylko w ogóle, tak, byłem w Sowich, Byłem w Skarżysku, choć przyjazdem. No nad morzem we Władysławowie byłem, yy, na Śnieżce byłem. Natomiast yy, te już yy, ta matematyka geograficzna yy, no to jest yy, mapy, no. Że tak powiem, internet. Internet fajna rzecz, bardzo polecam w ogóle. Internet, bo internet jest niezwykle przydatnym narzędziem, jeżeli się wie, jak z niego korzystać i jeżeli się go używa do pracy, a nie wyłącznie. To jest ciekawe, że zrobiono takie. Na studentach z Oksfordu takie badania i się okazało, że oni nic nie potrafią w internecie ani znaleźć, ani nic. Potrafią po prostu tylko nim pograć i użyć aplikacji. A by wyglądała Twoja historia wyszukiwania? Kaśka Puzeńska też mi kiedyś powiedziała, że gdyby ktoś podczas pracy jej nad książką przejrzał jej historię wyszukiwania, to by stwierdził, że ona jest psychopatą. No, ja się zastanawiałem nawet, czy, bo rozumiem, że jesteśmy już w ogóle śledzeni internetowo w związku z ustawą o antyterroryzmie, czy o czymś tam. No to dobrze, że ja mogę się chyba wylegitymować rzeczywiście w razie czego książką. Bo jakby tam ktoś zajrzał, no to grubo jest, naprawdę, gdzie ja byłem już i co ja już sprawdzałem. No, no ale to jakby jest mi przykro. Jaki nóż przecina delikatnie członki, tak? Tak, na przykład. No to wszystko trzeba zobaczyć, się dowiedzieć, przeczytać. Wikipedia, zdjęcia, okropne rzeczy różne. Siedzą w głowie potem. No też, no. na no, nie z głowy wyrzucone są do książki. Zapraszam. <laughs> I tak jak choroba zakaźna, potem zarażają czytelników. No to dobra, Igor, mamy już szać? Kiedy szać numer dwa? No zabieram się. No jestem jakby w ogóle strukturalnie mam ułożoną. No Mogę Zabierać to powiedz, się kiedy do masz deadline w wydawnictwie, wszystko nie mam, będzie nie jasne. Jeszcze, nie mam jeszcze, nie określony został, natomiast. Czyli pod presją czasu nie lubisz działać. Yy, lubię działać, no ale na razie nie, nie określiliśmy jeszcze terminu. No zobaczymy. Lubię działać, bo ja w ogóle mam taką naturę, yy, że tak powiem, że do, dobrze mi robią rozkazy. Trochę mam sobie taki też człowieka tak zwanego uciecz ucieczka od wolności, tak, znaczy, ale tylko chyba w tym zakresie pracy, bo tak sam z siebie no pomagają mi te ramy różne. No. Czy to rama umowy, że coś dostałem, więc muszę coś dać, czy rama czasu, czy rama. No, nawet rama zawężająca trochę zakres też pomaga, bo wszędzie jest tak bardzo dużo wszystkiego, że lepiej, żeby troszeczkę można było z mniejszego kółeczka wybierać. No to w ramach rozmowy też jest takie słowo jedno krótkie, ale bardzo pojemne dziękuję. Dziękuję, bardzo. dziękuję za to spotkanie Igor Brejdygant. Dziękuję. dziękuję bardzo.